No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tomi Juniorski! And welcome to Finding Bigfoot. Bardzo z wielu z was napisało mi: Tomi, nagraj w końcu Finding Bigfoot. Gra jest bardzo podobna do Rake, a wiem, że grałeś w Rake i bardzo ci się ta gra podobała. Dzięki za polecenie, ponieważ nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Finding Bigfoot i widzę, że to jest beta test i gra jest dosyć świeża, z tego co mi się wydaje, bo ma może miesiąc, może dwa, coś takiego. Dzięki jeszcze raz wam za polecenie. Solo Expedition, Justin National Park, Glacier Bay National Park. Okej, dobra, czyli mamy tutaj do wyboru dwie lokalizacje. Jasper, Group Expedition, czyli można nawet grać większość osób niż tylko w jednego. It all started in the spring of 2016. Wszystko się zaczęło na wiosnę 2016. In the Jasper newspaper was the announcement of the loss of a group of tourists in the national park. W gazecie Jasperowskiej, czyli z jakiegoś miasta, był artykuł czy też zalążek o tym, jak grupa straciła się w parku narodowym. In the police report it was just an accident because the band went to rough on the river. W racji reportu policyjnego, aktu w policyjnych wychodzi z tego, że był to wypadek, ponieważ byli na wodzie, no na rzece sobie pływali, no. But you're sure that there definitely implicated one of the most electronic creatures known as Big or Sasquatch. Okej, dobra, czyli są też pewni, że miał to też coś do czynienia z Bigfootem, czyli z wielką stopą. You and your team of researchers decide to get to the truth. Ty, jak i twoi ludzie, kompanii, zdecydowali dowiedzieć się prawdy. Select your character! Okej, dobra, możemy sobie nawet tutaj wybrać... Hej. Aha, bo na czarno on się tak podświetla. Okej, dobra. Jest jakaś babka, jakiś gościu w brylach. Może wybierzemy sobie tego gościa w brylach. Chociaż nie wiem, czy to będzie... Lost! Okej, dobra, jak to się tutaj kuźwa wszystko zacina? O co teraz tutaj chodzi? Czekajcie, bo coś trzeba tutaj zmienić, to jest masakra. No dobra, jak zwykle trzeba było zmienić troszeczkę grafilologię, bo niby tutaj wszystko dobrze płynnie działa, ale OBS coś świruje, ponieważ wszystkie gry beta i tak dalej są mało zoptymalizowane i muszę wam powiedzieć, że sami widzicie, jak ta myszka tutaj chodzi, ja muszę ustawić na najmniejszy DPI, to wtedy działa jako taka. Dobra, rifle for shooting you can use sensor or bullets. Okej, take rifle, main task, find and catch Bigfoot, put Bigfoot in a cage. Okej, dobra, czyli znajdź Bigfoota, dorwij go, albo raczej wsadź go do jaskini, find lost tourists if possible, znajdź zaginionych turystów, jeżeli tylko dasz radę. Okej, to tutaj mamy kamery, take night vision camera, okej, baterie też tutaj mamy, maksimum, przecież wziąłem tylko i wyłącznie jedną baterię. Okej, jest tutaj latarka, wszystko fajnie, pięknie jest, dwa tylko shoty mam. Lost, okej, oni są zagubieni. Edward Wilson, Gordon Cooper, Joe Davis i Kristen Lewis, okej. 23.04. Wszyscy zginęli 23 kwietnia 2016 roku, czyli 12 dni po moich urodzinach. Ja pierdzielę, Bigfoot, tu jest wielka stopa, zobaczcie, ona tak mniej więcej wygląda. Tutaj mamy no signal, tutaj jest Ameryka, okej, tu jest jakiś wiatraczek, bo pewnie nam jest ciepło. Use medicine, nie chcę, take ammunition, okej, dobra. Wzięliśmy troszeczkę, ale co, aha, okej, dobra. Tu nie mamy nic, tutaj mamy coś takiego. Na trójce nie mamy nic, aha, X, C, C, X, dobra, tutaj. Reload. Okej, ładujemy. Ładujemy! Jezus Maria! Naprawdę mamy taką kamerę, jest to troszeczkę inne już niż Rake, ponieważ był chyba troszeczkę trudniejszy, tak mi się wydaje. Take night vision camera, baterie, patrz, już zużyliśmy troszeczkę baterii. Night vision device, to work coś tam, medicine, take rifle, take medicine. A teraz nie mogę tego wziąć, a mogę. Okej, medicine mamy, open window, take trap, okej, dobra, trapy mamy, ale gdzie są jakieś kamery? Ziomę, gdzie tutaj mamy jakieś kamery? Kamery. Z, bullet, track. Bullet, track. Okej, dobra, niech będzie, że coś takiego mamy. I tutaj use PC. Open window. Close window. Use PC, no signal. A gdzie są te wszystkie kamery, które możemy zamontować? Bo przecież tutaj gdzieś też powinny być kamery. Skoro tu już ma być takie podobne... O, tu jest, take camera, zobacz. Napierdzielamy. Mogliśmy wziąć tylko i wyłącznie cztery kamery. No to dobra, a mapa? Gdzie jest mapa? Nie ma mapy, na razie chyba tutaj nie ma mapy. Co jeszcze tutaj możemy... I want to believe, ja chcę uwierzyć w UFO. Open window, close window, po co? Ale to jest kuźwa taki fajny... Camper, ja bym chciał mieszkać w takim camperze, jeździć takim camperem, wiecie o co chodzi.
Mi się to bardzo podoba. Close. Tak wygląda nasz kamp! O-o. Czyli on naprawdę tutaj gdzieś jest. Dobra, ja chcę na razie podziwiać swój samochodzik. A okej, okay, dobra, możemy go tutaj wstawić, wsadzić. Close door! Możemy się ukryć przed nim! Ale, ale super! Ale kuźwa super, ale ja tutaj będę fest piszczał chyba, tak mi się wydaje. Take signal bullet. Take signal bullet, maximum take signal gun. Co tu jeszcze mamy? Take track bullet, okej? Okay. Czyli możemy go kuźwa śledzić nawet. Możesz ty kuźwa bambaryło obsrana, no. No dobra, niech będzie, ale gdzie tu jest moja latarka? Close door, open door, okej. Okay. Czyli możemy też z tej strony, tu jest... Da się wejść tutaj na górę? Da się tutaj wejść na górę, tak jak to miało miejsce chyba... W Rayku nie da się wejść na górę, no fuck! Ja go gdzieś już tutaj słyszę, finding Bigfoot! Ja go gdzieś już tutaj słyszę, ziomy! Ale nie chcę zapeszać, wiecie o co chodzi. Słyszycie też to, tak jakbyśmy chodzili do tyłu. Bardzo głupie tutaj są odgłosy, takie jakbyśmy naprawdę chodzili w jaskini. Aha, i w ogóle nie wsadzamy tego Bigfoot do jaskini, tylko do tej klatki. Też mówię, kuźwa, jaskini, naprawdę. Dobra, mapa, gdzie tu jest mapa? Proszę, ja bym chciał mapę jakąś. Jezus Maria! Dzień wstał. Naprawdę? No nie wierzę. Może ja tutaj sobie ustawię na tracking balls. O, kuźwa, ale mi teraz tutaj napierdzieliło. Gdzie tutaj sobie możemy kamery ustawić, ziomy? Tutaj możemy sobie ustawić kamerę, naprawdę? Okej. Okay. Okej, okay, jedna kamera już jest zainstalowana. To my może sobie gdzieś tutaj za chwileczkę gdzieś obok ustawimy, bo nie wiem czy... O kuźwa, tam jest. Nie, to jest jakiś... To jest jakaś bambaryła. To jest jakaś kuźwa bambaryła. Ja jestem ciekaw, czy ta gra będzie lepsza niż Rake. Kamera. Ustawmy sobie na przykład tutaj też kamerę. Tutaj, nie? O, proszę bardzo. My ją możemy w sumie wszędzie ustawić. Uciekaj! Bigfoot, co my tutaj mamy? Horse River. Glacier Lake. Talbot Lake. No to pójdziemy sobie tutaj do Talbot Lake. Tylko musimy wiedzieć mniej więcej, gdzie zostawiliśmy nasz samochodzik, bo my tutaj... Dziwnym trafem nie mamy żadnej mapy. Nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, gdzie ta wielka stopa może być. Ale na pewno gdzieś tutaj sobie chodzi, biega. Ustawimy sobie też tutaj kamerę. Tutaj, o, tu. My możemy teraz wszędzie ustawić, nie tylko tam, gdzie... Możemy ustawić, tak jak to miało miejsce w Rake'u, bo w Rake'u mogliśmy tylko chyba na drzewach ustawiać i tylko tam, gdzie twórcy nam podpowiedzieli, gdzie to może być ustawione. A tutaj możemy wszędzie ustawić. Nie wiem, czy to zauważyliście. Nie wiem, gdzie on może być. W każdym razie w dzień ustawialiśmy pułapki, a w nocy na niego polowaliśmy. To chyba nie jest dobry pomysł, że tutaj chodzimy sobie po takim bagnie. Bo bardzo wolno tutaj chodzimy. Mimo, że mamy broń w ręku, to ja się troszeczkę boję. Ja się trochę cykam. Dawaj, właśnie na to, proszę cię, szybko. I co teraz? Co tutaj może być? Tutaj. Jest tu coś ciekawego? Hej, turn on! Okej. Okay. Co to jest? Take munition. Okej, okay, czyli tu jest amunicja. Take trap. Da się tu jakoś schylać? Nie, nie da się. Nie da się tutaj schylać. A może sobie tutaj ustawimy pułapkę? O, proszę bardzo. Rip bench. Co to znaczy, oznacza kuźwa te rip bench? On kuźwa dosyć porządnie krzyczy. Czyli ta wielka stopa to jest naprawdę prawdziwość. Prawdziwość prawdziwa.
Nie, musicie mi chyba troszeczkę podpowiedzieć w tej grze, bo naprawdę, no nie wiem, o co w tej grze chodzi. Okej, ten się przestraszył, ale kogo? Kuźwa, moje oczy! B, nie mam tutaj czegoś takiego jak... Ty, jak ja mogę polować na Bigfoota, nie mając żadnej lornetki? Ja mam tylko i wyłącznie to zielone gówno, które nie działa jak jest dzień. Więc jeżeli jest normalny dzień, kto tutaj mieszka? O kuźwa mać. O kuźwa mać, znalazłem jakieś kępowisko. Więc jak jest tutaj jeszcze się pali nawet. Więc jak jest normalny dzień, to powinien mieć lornetkę. Ej, to nie może tak tutaj wyglądać. Coś tu było nie tak. Może jakbym mięsko położył na tym ogniu, to by może przyszedł ten Bigfoot. Trzyma to w dupie. Nie no, tutaj się wejść nie da chyba. Tutaj, nie? Zobacz. Da się tu wejść? Nie. Da się tu wejść? Naprawdę? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że mogę po takich skałach wchodzić. Pato. Widziałeś to? Jak my się potrafimy wspinać? No prawie weszło. Prawie. Ale prawie robi wielką różnicę. Dobra, tam żeśmy jakiś kemping znaleźli. Ale Bigfoota jak nie było, tak nie ma dalej, no. Może ja to mięsko za chwilę gdzieś tutaj zostawię, może on sobie tutaj przyjdzie. Ale tak to przecież on by się zajął tym jelonkiem na przykład. Ten jelonek jest o wiele smaczniejszy niż kuźwa moje mięsko z lodówki. Co tu pisze? Talbon Lake znowu? Wydaje mi się, że chodzimy w kółko, mimo że tego nie widać. I wydaje mi się, że ja cały czas idę na wschód, ale... Może rzeczywiście chodzimy w kółko? Może za chwilę się znajdziemy przy samochodzie? A może nie mogę chodzić po głównych ulicach, ścieżkach? Tylko on gdzieś z boku jest. Bo to jest taki malutki zboczuszek. Bigfoot! Ej, Bigfoot, ziom! No dawaj, nie ukrywaj się, nie dawaj, kuźwa, plamy. Musisz wystąpić w YouTubie, na YouTubie, no. Proszę cię. On chyba nie chce wystąpić w dzisiejszym odcinku. Chyba nie. Czekajcie, wiecie co ja jeszcze zrobię? Bo tutaj gdzieś ustawimy kamerę, nie? Położę tutaj mięsko. I zobaczymy, co się stanie. Szkoda, że się nie da strzelać z tej kamery. Ja bym chciał, żeby się dało jeszcze strzelać z tej kamery, no. Tak bardzo. Zobaczcie, jakie pyszne mięska tutaj są. Raz, dwa, trzy, no. Trzy mięska liżą się nawzajem. Chyba dobrze, że ta gra się tak nazywa. Finding Bigfoot. Musisz go znaleźć, nie? To nie jest Rake. Że on sam do ciebie przybiegnie. Tylko ty go musisz szukać. Nie możesz ustawić sobie kamer, pułapki, jedzonko i on przyjdzie sam do ciebie. Musisz go znaleźć. Musisz go znaleźć. On sobie tam chyba co 15 czy co 5 minut daje o sobie znać, ale... Żeby go znaleźć... Co to kuźwa się tutaj dzieje? Tutaj się coś za tą kamerą dzieje. Co się teraz dzieje?
Czy on dostał do głowy? Nie muszę iść zobaczyć, co tam się dzieje, nie? Nic się tu nie dzieje. Nie mam pojęcia, co to są za odgłosy, nie? Tutaj znowu deszcz pada. O co łazi z tym deszczem, powiedz ty mi? O, skończyło się. Jest, kuźwa, patrz to! Znalazłem go! Jason wyłaże. Czekaj, bo Jason... On gdzieś tam poszedł, kuźwa mać to. No gdzie on teraz jest? Gdzieś w krzaczorach siedzi na bank. Nie, on ma to po prostu gdzieś. On ma mnie gdzieś, on ma wszystkich po prostu gdzieś. Także ja nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem, gdzie on może być. Bardzo bym chciał go zobaczyć. Tak na żywo, wiecie jak. Dosięgnąć go. Dotknąć. Strzelić mu w tyłek tą strzałką, która go później będzie, wiecie jak, gonić i może go będę miał gdzieś na mapie albo coś takiego. No ale, no niestety, no nie ma go po prostu nigdzie, no. Nie ma go. Ja sobie tak tą kamerę mogę oglądać i tak dalej. Ale się starałem. Tutaj też gdzieś był przed chwilą. Czekaj. Tam idzie, tam poszedł, dobra, czyli mniej więcej wiemy, jak on wygląda. Wiemy, że Bigfoot jest na 100% na tej mapie, ale musimy go znaleźć w następnym odcinku. On jest bardzo nieśmiały, on się nie chce pojawić tutaj. Nie chce się tutaj pojawić i ma to po prostu gdzieś, no. Nie wiem, masakra, muszę wam powiedzieć. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw to łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!